Hej kochani, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku Damy i Wieśniaczki. Przed wami Tamara z cigaretą w ręce. Tak jest, słuchajcie, Tamara już od jakiegoś czasu, dłuższego czasu stara się rzucić palenie, jednak no jeszcze w takich stresujących momentach sięga po tego wstrętnego papierocha i tym razem też właśnie nie mogła się powstrzymać i po prostu wyszła zapalić przed dom. Będziemy starać się oduczyć ją tego wstrętnego nałogu. Słuchajcie, Tamara jak widać po ciężkiej nocy, niewyspana, było jej za cicho, tak jest, było jej za cicho i nie potrafiła, słuchajcie, zasnąć, miała problemy właśnie z zaśnięciem, później ze snem i tak dalej, moi drodzy, jeszcze szybciutko, póki pamiętam, chciałam serdecznie podziękować Tobiaszowi z kanału Sims Week za miniaturę, tak jest, bardzo mi głupio, bo zapomniałam tego zrobić, zapomniałam właśnie podziękować w pierwszym odcinku, także Tobiaszu, bardzo, bardzo ci dziękuję, Tula już dziękowała. Ja dziękuję też również. Także to tyle. No i co, moi drodzy? No Tamara stoi przed domem i kopci, a co tam u naszej maleńkiej Danusi? Słuchajcie, Danusia wpiernicza sobie płatki na śniadanie. Niezbyt zdrowy posiłek, no ale to sobie potrafi sama zrobić. No Tamara niestety, ale nie kwapi się do tego, aby zrobić jej jakieś śniadanie i nasza biedna Danusia, no pójdzie do szkoły, kurczę, na płatkach, że tak powiem. Mam nadzieję, że Tamara przygotuje jej przynajmniej jakiś lunch, jakieś śniadanie. Kochani, brwi naszej niestety tutaj Danusi się zmieniają i nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Już z Gosią właśnie o tym gadałyśmy, bo normalnie tutaj Danusia ma takie rude brwi jak włoskie, ale one mi się cały czas, słuchajcie, zmieniają na takie czarne i nie mogę nic z tym zrobić, no niestety. Dobra, słuchajcie, wróćmy na chwilę jeszcze tutaj do Tamary. Tamara, gaź już tego papierocha. Zobacz, w ogóle czeka cię tutaj dzisiaj dość intensywny dzień, bo będziesz musiała zrobić porządek z ogrodem. To raz, zielarstwo podbijamy, pamiętacie? Następnie, kiedy mała już wróci, kochani, ze szkoły, to pójdziemy do dziadków po gitarę. Tak jest, bo pójdziemy z Danusią. Mówię dobrze, Danusia, Ula to jest mama, nie? Kurde, nie wiem, czy mylę, mam nadzieję, że nie. I następnie, moi drodzy, na wieczór może dziewczyny właśnie pójdą łowić ryby. Pamiętajcie, że Tamara jest wegetarianką i ona nie będzie jadła tych ryb. Ona je będzie łowiła, ale będzie je wrzucała z powrotem do wody. Tak to wymyśliłam, po prostu, słuchajcie. No, także pamiętajcie o tym. Dobra, kochani, zaczynamy rozgrywkę. Tamara, gaś ta cigareta. Okej, zgasiłaś. Dobra, słuchajcie, niech ona sobie skorzysta. Już wam mówię, co wam chciałam powiedzieć. Mam już ten pakiet. Wy oglądacie w ogóle ten odcinek we wtorek, a ja nagrywam w poniedziałek. Mam ten pakiet, za co dziękuję serdecznie EA Polska, tak, bo dostałam od nich kod. Niestety, moi drodzy, nie zobaczyliście u mnie przeglądu, bo jak mówię, ja nagrywam w poniedziałek, w weekend, cały weekend nas nie było w domu i ja nie miałabym po prostu kiedy nagrać tego i aktualnie uważam, że to już jest bez sensu, bo na pewno posypało się tych przeglądów na YouTubie, że hoho. Więc, moi drodzy, nie mam pojęcia, co się dzieje. Dzisiaj sobie zobaczę na pewno o 16:00 utuli ten przegląd i będę wiedziała właśnie co i jak mniej więcej. W każdym razie mam już tutaj w rozgrywce wgrany... Moment, spauzuję na chwilę. Mam już wgrany tutaj ten pakiet. Niemniej jednak nie wiem, o co chodzi w ogóle. No i tyle. Wiem, że jakieś lunchy chyba będzie można tu zrobić. Czy ja będę mogła podać śniadanie? Przygotuj obiad na wynos. Kanapka z warzywami. Wiecie co, zrobimy coś tej małej. Ja wiem, że Tamara nie cierpi dzieci i tak dalej, no ale kurde, no, bez przesady, no, chyba jej zrobi, nie? Coś do żarcia. Sałatką z tuńczykiem, kanapka z warzywami i z hummusem, z masłem orzechowym i dżemem. Wiecie co? Zrobimy jej taką właśnie z warzywami i z hummusem. Której raczej dziecko to tak nie bardzo by chciało. Ona to wolałaby może z dżemem i z masłem jakimś tam, nie? Orzechowym, o, a... No, no przechodźcie, dziewczyny, przechodźcie. Maleńka, wiesz co, ja tak obiecałam sobie, że ja tobą tak za bardzo nie będę sterować, ale przynajmniej tak ci oddam, żebyś sobie tam skorzystała w tym czasie, jak Tamara będzie ci robiła do szkoły kanapkę z hummusem, nie? I z jakimiś tam warzywami. Nie za bardzo raczej będzie to smakowało naszej tutaj Danusi, ale powiedzmy, że no Tamara by tak zrobiła, nie? Ona to tak masło orzechowe, dżem, to tak nie bardzo. Zrób jej chociaż to. No mama jej robi zawsze, nie? Jakieś dobre żarełko.
żeby ona sobie to wzięła. W ogóle tak, Danusia zaraz leci do szkoły. Mamy tu jakieś nowe nowości, których jeszcze nie ogarniam. Zobaczcie, ona się uczy tu jakiś manier i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wam o tym mówiła, bo wy już na pewno zobaczyliście 10 tych przeglądów i wiecie doskonale, o co chodzi. Niechciany prezent. Kolega dał mi prezent, który mi się nie podoba. Chcę się nim z kimś wymienić albo po prostu go oddać. Mogę to zrobić? To prezent dla ciebie, okaż wdzięczność. Nie mam innej opcji, więc... Dziękuję za radę. Tamara udzieliła porady Simce o imieniu Danusia, co wpłynęło na jej skłonności. Wartość empatii spada, wartość manier wzrasta. Kurczaki, takie rzeczy mi się tu teraz będą, słuchajcie, sypały na odcinku, o których Tamara jakieś rady daje dziecku. Boże drogi, to niezbyt wskazane. Danusia, nie bierz tego tak bardzo do siebie. Chociaż akurat ta rada, okej, no może być, nie? No. Ty osiągnęłaś gotowanie, dobra, ale ona ma to wykwintne, tak jak wam mówiłam. Stój, maleńka, czy ty sobie weźmiesz to? Idź do szkoły podstawowej. Wiecie co? Nie, nie chcę, żeby szła na wagary. A ja ci mogę to szybko włożyć, bo ty... Ona i tak tego pewnie nie zje, ale wiecie co, to tak fajnie wygląda. Dobra, włożyłam jej, żeby miała, nie? Jakieś tam kanapeczki zdrowe. Tamara, ty się tak nie ciesz, bo zobacz, co cię tu czeka w ogóle zaraz, o. Fabian dzwoni! Cicho tam, ja jestem szajęta. Stój! Mała tak, czekajcie. Mała idzie do szkoły, zostawiamy ją. A Tamara, moi drodzy, co ona chciała? Chciała coś wyrzucić. Dobra, czekajcie, bo ona chce coś sprzątnąć. Niech sprzątnie. Tu chyba jest na tym grillu jakiś ten. Jakieś stare mikstury jeszcze od Uli. Coś mi się tak wydaje. Osiągnięty pierwszy poziom umiejętności wychowawczych. Ło, ja cię kręcę, Tamara. Dobra. Słuchajcie. Patrzcie. Nie no, ja nie wierzę, co się z tą kobietą dzieje. Ona sprząta sama. Co ty chcesz sprzątnąć na tych szpilach, w tym kapeluszu? No dobra. Weź no tu ogarnij, co tam chcesz ogarnąć. Nie wiem, co ona wyciera, słuchajcie, nic tu nie widziałam. Zobaczcie. No ale okej. Okay. Dobra, moi drodzy, to co, zaczynamy, nie? Najpierw by trzeba było tutaj ten... podlać wszystkie te ziółka. Ogrodnictwo sobie też Tamara tak chcąc, nie chcąc sobie podbije. No ale ona musi dbać też o te zioła, nie? Tutaj te słoiczki w powietrzu. Musi dbać też tutaj o te zioła, żeby móc później jakieś mikstury, nie? Z nich po prostu wytwarzać. Dobra, Tamara, sprężaj się. Tak, co się wyrobisz, zanim tam wróci ze szkoły, Danusia? Do 15 mamy czas, także okej. Okej, kochani, kończymy podlewać. Tu mamy coś puste, nie wiem, co tu było. Aha, tu jeszcze mamy te. Dobra, no wiesz co, Tamara, i czekacie jeszcze, czekacie zebranie całych plonów, ale nie, no tak się nie da, Tamara, czekajcie, stroje zmień, strój, ona powie, nie, nie chcę, po prostu nie wytrzymam za chwilę w tych szpilach, ściągam ten kapelusz, wolę na bosaka. Dobra, dajesz dalej, kobieto, zbierz plon. No nie da rady w szpilach, no, walnęła gdzieś te szpile, słuchajcie, tam, zbierz plon. Woli już na bosaka, słuchajcie, po bosoku, tak? Woli po bosoku już to wszystko pozbierać. Nie mam jeszcze tego, wiecie, zbierz cały plon i muszę tak pojedynczo. Jest, dobra, sorki, myślałam, że nie mam tej opcji. Zbieraj. Walnęła gdzieś te szpile, słuchajcie, tam pod ławkę, kapelusz tak samo i mówi już woli na bosaka, kurde, tutaj po tej ziemi brodzić, tak, w tym błotku, niż na tych szpilach. Drogie buty, wiecie. Szkoda jej. Także o. Tamara, słuchajcie. Po bosoku. Na następny odcinek już wam obiecuję, będę bardziej ogarnięta, jeżeli chodzi właśnie o ten cały pakiet i będziemy więcej właśnie tutaj z tą małą interakcji przeprowadzać, bo tam jest dość sporo z tego, co widziałam z traileru, bo tak jak wam mówię, ja dosłownie przed nagrywaniem tutaj pobrałam sobie, prawda? Zainstalowałam sobie ten pakiet, więc nie mam pojęcia. Jak mówiłam już wcześniej... jak mówiłam już wcześniej... Chodź no tutaj, stop. Nie, nie, musisz coś tutaj... miksturkę jakoś. Jakąś. Przeciw owadom, chodź. I jak mówiłam już wcześniej, właśnie o 16 sobie zobaczę u Tuli przegląd, więc zobaczę sobie co i jak i na następny odcinek już, słuchajcie, tam będę bardziej ogarnięta. Helga.
Nie. My sobie tak, ogrodnictwo podbiłyśmy, ale ten, ale zielarstwa nie, to co nam jest w ogóle potrzebne, nie? Jeszcze raz. O, nie mamy tych? Bazylii nie mamy. A tu nam świetlik jest potrzebny. Kurczę, właśnie, słuchajcie, wiecie co? Ja nie wiem, czy my się nie będziemy musiały z Tamarą wybrać, bo my tu nie mamy takich zapasów. Co prawda ta mała ma świetlika tutaj, ale no bez przesady, ja jej nie będę brała zwierzaczków, nie? I robiła z nich mikstur. Kurczaki, wiecie co? Tego nie przewidziałam. Zielarstwo na pierwszym. No tak. Bazylia nam będzie potrzebna do tych właśnie przeciw... Tu mamy barzyna czarna. Czekajcie, tak zerkam tylko, czy ja mam tu w ogóle bazylię? Nie mam tu, czekajcie. Tutaj może, co? Nie, tu jakieś jagódki były. Szybko tylko tak zerknę. Jak nie mam, to ja sobie będę musiała Jest bazylia. Okej. Jest bazylia, także spoko. Nie, to nie będziemy się raczej wybierać tam do tych granitowych kaskad. Chodź, Tamara, wiesz co? Wykąp się. To na górze. Tu masz wannę w tej drewnianej. Wykąp się, po prostu się wykąp. O, właśnie tak. I ubierz już te buty. Bo na dzisiaj to wydaje mi się już skończyłaś. Aha, trzeba by właśnie... wiecie co? Trzeba by gdzieś jeszcze bazylię dorwać, bo tu będzie nam za mało ten jeden krzaczek. Tu jest czarny bez szałwia. Możesz to ewoluować? Nie, jeszcze nie. Kto tu jest? Ej, dziadek! Przyszedł nas tutaj ten, słuchajcie, zobaczcie. Wiecie co? No chodźcie. Przyjazne powitanie. Tamara, bo ty jeszcze, ona się nawet z nim nie zapoznała, bo wiecie co, bo on tak poszedł, nie, poszedł, kurczę, taki niezbyt zadowolony, ja się mu wcale zresztą nie dziwię, jak ją zobaczył, ale dobra, Tamara, chodź, może ci da szansę, pogadamy z nim trochę, przyszedł na zwiady, ja, no jak mówiłam wam, Gosia zresztą wam też mówiła, że dziadkowie tu będą mieli pieczę, będą mieli oko, słuchajcie, na maleńką Danusię. Znowu chciałam powiedzieć Ula. Na małą Danusię. Co prawda ona jest teraz w szkole, ale dziadek i tak przyszedł obczaić, czy Tamara robi to, co ma robić, nie? Widział na pewno, że pracowała w ten... Po bosoku, ja tak mówię. Na bosaka w ogrodzie, upocona, brudna cała i się na pewno śmiał z niej, tak pod nosem się założę. Cichaczem. Głodna, zabawy jej brakuje też. Dziadek, co ty tam masz? Dziadek! Dobra, chodźcie, przywitamy się z dziadkiem. Słuchajcie, a może dziadek chciał jej pokazać, jak ma wędkować? Co prawda mała też by jej to pokazała, ale wiecie, no lepiej tak z haczykami i tak dalej, to może on właśnie jej to chce pokazać. Dobra, także wiecie co? Chodźcie. Idziemy do dziadka. Ma jakąś wysypkę. Już jakąś wysypkę złapa. Przywitamy się z nim. Narzekaj na problemy. Powiedz, Boże, wszystko mnie tutaj swędzi, brudno w ogóle. W tym ogrodzie cała byłam ubłocona z wszystkiego. Patrzcie, dziadek ma to gdzieś, mówi, Boże, drogi, miastowa tu przylazła. Jeszcze poplotkuj o sąsiadach. W takim, wiecie, w takim sensie, że kto tu mieszka w ogóle, jest tu ktoś interesujący i tak dalej. I teraz, kochani. Aha, nie mogę tak, wiecie co? Zrobimy tak. Więcej opcji działania. Dodamy sobie dziadka do grupy. I idziemy na ryby razem. W takim, wiecie, w takim sensie, że dziadek teraz pokazuje Tamarze, co i jak ma robić. Jak działa. Słuchajcie, całe tak, cała wędka, jak działa wędka, jak się nakłada przynęte na haczyk i tak dalej. Maleńka też by jej to mogła pokazać, jak już mówiłam przed momentem, ale wiecie. Dziadek się tutaj ten, dziadek się ciśnie, moparcie na szkło, więc niech będzie dziadek, no. O, zobaczcie, złowił tego aniołka chyba, nie? Dobra, Tamara, dawaj w tych szpilach. Bolą cię już nogi, nie? Na pewno cię bolą nogi, założę się. Kapelusz jeszcze? Jaka niezadowolona, biedna, bo ją swędzi tu przez ten jakiś tam właśnie, przez jedno z tych ziół. Na pewno. Trujące, jakiegoś trujoka zerwała?
Słuchajcie, wiecie, czego mi brakuje? Że nie można rozmawiać w tym samym czasie. Właśnie jak oni łowią te ryby, że nie mogą rozmawiać, że trzeba po prostu zakończyć. Niby łowią razem, nie? Ale rozmawiać tak właśnie nie można. Pomimo tego właśnie i tak im lecą te kontakty. Wzrasta im znajomość. No ale nie mogą rozmawiać, nie? Nie, no Tamara. Zmień strój. Tamara, słuchajcie, poddaje się. Ona woli tak. Idź na ryby razem jeszcze raz. Dziadek na pewno się śmieje, mówi, ich, miastowa, na szpilach przyszła na ryby. Proszę, a Tamara pokazała. Rzuciła znowu gdzieś tam w krzaczory swoje drogie buty i na bosaka łowi. Trzeba by jakiś strój wykombinować. Ona co prawda sobie tam parę rzeczy wzięła, ale nie wiem, czy znajdziemy tam coś odpowiedniego właśnie tutaj na wieś, to znaczy, no wiecie, odpowiedniego na wieś, w tym sensie, żeby było jej wygodnie po prostu podczas wykonywania tych zajęć, które musi, prawda, wykonywać. 14:51, ja myślę, że zakończymy właśnie łowienie, bo, wiecie co, przyjazne, czekajcie, na chwilę spauzuję, więcej opcji, przyjazne... zrobimy tak, dziel się sekretami gotowania w tym takim właśnie... Jezu, Fabian, przestań. Po prostu tutaj Tamara poinformuje dziadka, że idzie zrobić coś do zjedzenia, bo jest bardzo głodna, a w ogóle maleńka wróciła właśnie ze szkoły i wypadałoby jej też podać jakiś obiad, prawda? No. No to na razie. Pa, pa. Wiecie co? Miałam nie kierować, wiem, maleńką. Ale, no kurczę, no dziadek tu jest, także więcej opcji. Gdzie jest obejmij? Pochwal szczerze. Moment, spauzuję. Tamara do garów, już. Super zdrowa sałatka, taco z tofu, to z serem. Nie, Tamarze się nie chce w ogóle gotować dzisiaj, ma to gdzieś. Podejdź tutaj. Podejdzie tutaj cichaczem i wiecie, co zrobi? Zamówi pizzę. Zamówi pizzę. Tak jest. Maleńka, idź do dziadka, porozmawiaj. Powiedz, że wszystko okej. Okay. Co prawda ta pani taka trochę dziwna, ale da się przeżyć z nią. Idź tam. Idź tam. Przy dziadku, wiesz co, nie zamawiaj. Ten kolczyk jak jej w głowę tu wchodzi. Przy dziadku tak nie zamawiaj, bo znowu cię zjedzie. Podejdź tu. Mówi, smole, to nie będę gotować, mam to totalnie gdzieś. Okej, okay. Mała tam gada, a my, wiecie co, zamówimy sobie pizzę. Doszło tu coś? Nie, myślałam. Pizza z serem, nie? No tak, bo ona wegetarianka. Pizza z serem. Wegetarianka, słuchajcie, ale nie jest jakąś tam maniaczką zdrowego odżywiania i tak dalej, i w ogóle zdrowego stylu życia, bo jak widzieliście, kopci papierochy od czasu do czasu. Usiądź sobie na chwilę tutaj. Masz wszystko gdzieś, jesteś zmęczona i w ogóle, a maleńka tutaj dziadka uspokoi. Popraw mu humor. Powiedz, że wszystko jest okej, okay, że się ma nie martwić. I tak dalej, i tak dalej. I obejmij jeszcze dziadka. Czekajcie, Tamara lezie tu chyba. Usmaż jajecznicę z bekonem. Zostaw to. Czekajcie, skasuję jej to. Zostaw. I w ogóle to sprzątnij. Gdzie z bekonem w ogóle? Tamara! Ja ty mówię wszystkim, że ty wegetarianka. Ty jajecznicę z bekonem? Seryjnie? Zbierz cały plon. Chodź, tu jeszcze ci coś zostało do zebrania. Jakieś marchewy. Zaraz ten. Pizza powinna przyjechać. W ogóle przyjedzie. Ja ostatnio miałam, to znaczy ostatnio, kiedyś tam właśnie parę razy chciałam zamówić, zawsze miałam z tym problem i do mnie pizza po prostu nie docierała i nie wiem, jak tu będzie. Nie wiem, jak tu będzie, Tamara. Zbierz cały plon. Może ta bazylia nam wpadła? Jest tu bazylia? Nie ma jeszcze bazylii. Dobra, pokaż się. Pokaż się, że tak ten... Przygotuj miksturkę. No niestety. Słuchajcie, nie mamy tej bazylii. Nie, nie będziesz gotować. Czekaj na tę pizzę. Patrzcie. Marnujesz żarcie. Co teraz chciałaś zrobić? Nie wiem, co chciała zrobić. Moment. Gdzie jest ta pizza? No. Twoja pizza jest już w drodze. Niedługo zostanie dostarczona.
Wiecie co? Okej, tu mamy ten festiwal, ale tak zerknęłam tu i właśnie wcześniej, jak zamawiałam, to coś chyba odklikałam, bo nie miałam tego. Czy miałam? Danusia to ma... No nie miałam. To ja bym sobie mogła czekać na tę pizzę w nieskończoność. Sprzątnij to. Sprzątnij to i w ogóle, wiesz co, rozpal, bo jest wieczór i jest chłodno. Rozpal w kominku. Okej, dziadek nam się zmywa. Maleńka? Gdzie obejrzeć sobie ten karnik dla ptaszków? No i nie ma tej pizzy i wiesz co, Tamara, nie chcę nic mówić, ale chyba będziesz musiała coś ugotować. O, czekajcie! Jest! Weź pizzę. Bierz tą pizzę. Tamara, jak wygląda, zobaczcie, na bosaka w ogóle. Co ty teraz z tym zrobiłaś? Dobra. Skosztujemy tutaj wiejskiej pizzy, tak jest. Tu to dajesz, serio? Czekajcie, przełożę to dziewczynom tu. I za... O, nie mogę. Aha, bo ona zajmuje cały ten... No nie mówcie, że mi znowu zniknęła albo dałam do śmieci. No ja pierniczę. Ja to jestem, patrzcie. Nie ma to te... No nie! Ale jaki bezsens, gdzie mi to... Chyba walnęłam to do zlewu albo gdzieś. Ja nie mogę. Czekajcie. Jeszcze raz. Raz tak zrobiłam z ciastem chyba, nie? Tak, u Halinki też tak walnęłam to ciasto. Pizza z serem. Podejście drugie, słuchajcie. Po pizzę. Ale jazda. No ja tak lubię, słuchajcie, coś przeciągnąć czasem. Dzięki. Co znowu? Czekajcie. Pomału, pomału. Tutaj. Okej. Okay. Chodź, Tamara, wołaj na posiłek. Zapakuj na wynos. Patrzcie, to też można zapakować ten na wynos. Zawołaj to dziecko, nie? Tamara. Kurde, dobra, zawołam tą małą. Zjemy sobie pizzę. Maniery! Mała się przywitała, chyba maniery jej jakieś tu wzrosły, nie wiem. Chodźcie, dziewczyny, zjemy sobie, jest już późno, a ten, a w ogóle jeszcze musimy skoczyć do dziadków. Tamara, ale musisz jakieś buty włożyć, bo wiesz... Gdzie te szpile w ogóle swoje rzuciłaś? Kapelusz i tak dalej. Gdzieś tam w trawie chyba leżą. Czemu one tu włażą, nie? To jest dziwne, czekajcie. Więcej opcji wyproś. Jezu, Fabian non stop dzwoni, słuchajcie, tutaj do swojej siostry. Wiecie, martwi się pewnie. Dowiedział się od Uli, że Tamara będzie z Danusią, że będzie z dzieckiem. I wydaje mi się, że trochę jest tym faktem zaniepokojony, dlatego tak wydzwania. Chodź tu, Tamara. Usiądź. Zjedzcie. W ciszy najprawdopodobniej, słuchajcie, dziewczyny zjedzą. Wątpię, żeby tu coś rozmawiały. Chociaż, kto to wie? Tamara, jakiś sztuczny uśmiech, nie? Na tego dziecko, tak? Masz tu to? Ma, no. Dzieciary. Kurczę, te brewki się właśnie zmieniają na te czarne, bo to są brwi z modów i dlatego właśnie tak się zmienia ten kolorek. Zobaczcie, maleńka jak ładnie pozmywała. Wiesz co, kochanie? Odłóż to. Maniery jej wzrastają, proszę, ja was bardzo. Tamara? Czy ty będziesz zmywała po sobie? No nawet. Pewnie ci głupio, nie? Bo dziecko po sobie pozmywało, to tobie też wypada. Dobra, ubieraj się, ubierz te buty, bo tak nie będziesz latała na bosaka. I chodźcie szybko jeszcze do dziadków, skoczymy po tę gitarę. Jesteśmy, troszeczkę późno. Ciekawe, czy nie dostaniesz tego ochrzanu. Czy cię nie ochrzanią, dziadkowie, że łazisz tak jeszcze wieczorem późno z tym dzieckiem, zamiast już ją ogarnąć i w ogóle przypilnować, żeby odrobiła pracę domową i tak dalej.
Popraw humor babci, więcej opcji przyjazne i pochwal szczerze. A Tamara, słuchajcie, zabiera gitarę. Tak, to jest gitara dla niej. Poszła się wsikać jeszcze. No, jeszcze tutaj z babcią porozmawia. Maleńka, żeby uspokoić. Wszystko okej, babciu, ja już z dziadkiem rozmawiałam. Wszystko jest dobrze. Radzimy sobie, tak. Nic się nie martw. Ale mała nie zrobiła pracy domowej, nie? No właśnie, także... Tamara, weź to, schowaj to do wyposażenia, bo to jest dla ciebie. Słuchajcie, no nie może mi schować tego do wyposażenia. Myślałam, że tak się da. Kurczę, mój błąd. Myślałam, że można, wiecie, zajumać, ale nie, jednak nie. Także spoko, powiedzmy, że wzięła tę gitarę. Przymknijmy na to oko. Chodźcie, wracamy do domu. Jesteśmy. Chodźcie, dziewczyny. Podejdź tutaj. Od razu zrzuca, słuchajcie, szpilki, bo ma już dość. I wiesz, co ty zrobisz jeszcze? Czekaj, maleńka. Nie, bo tu ci musi pomóc. Musi ci pomóc odrobić lekcję jeszcze. Małe się jeszcze chce siku. Czekajcie, ona będzie odrabiać, a my tutaj. O, chodź, Tamara. Nie, Tamara, chodź. Musisz pomóc jej przy odrabianiu lekcji. Tamara, kurde, ja nie pamiętam już, o co chodziło tutaj w tych ułamkach i w ogóle. Ale masz pomagać, koniec, kropka. Okej, mało mnie jeszcze tu trzeba, słuchajcie, ogarnąć. To znaczy ogarnąć, ona się sama ogarnie. Ale późno się zrobiło, Tamara. Tamara, słuchajcie, jej opieka nad dzieckiem, nie? Aha. Już zasypia. Skłamiesz. Praca odrobiona, fantastycznie. I słuchajcie, Tamara idzie spać, a mała sobie skorzysta, wykąpie się i też pójdzie spać. Okej, moi drodzy, ja uciekam, żegnam się z wami. Tamara wykonała swoje prace na dziś, że tak powiem. Poszła spać, ma to totalnie gdzieś, mała już się sama musi ogarnąć. Ona uważa, że zrobiła to, co miała zrobić i nic ponadto od siebie, prawda? Lizna wędkarstwa, słuchajcie, jakąś miksturę zrobiła ziołową, ogarnęła ogród. Ma gitarę, to znaczy będzie miała, bo muszę jej kupić tę gitarę w końcu. I to tyle, kochani. Tak, jeszcze, najważniejsze, pomogła małej od odrabiać zadanie domowe, także no cóż, jak na Tamarę, ja myślę, że to i tak bardzo dużo. Kochani, uciekam, żegnam się z wami, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do usłyszenia już wkrótce. Buziole, pa, pa!